To on ma stać za apelem Kaczyńskiego do Wojciechowskiego? Są nowe ustalenia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, powinien zrezygnować ze stanowiska. Ten odpowiedział mu dość szybko, a Onet dotarł do kontekstu całej sprawy. Dlaczego Kaczyński odwrócił się od swojego człowieka? W piątek 9 lutego Kaczyński mówił, że będzie Wojciechowskiego prosił o dymisję jeszcze dziś. Powinien zakończyć swoją misję, mówił Kaczyński. Tego dnia odbywały się ogromne protesty rolników. Kaczyński chce odejścia Wojciechowskiego, ale ten się postawił. W Sejmie dziennikarze dopytywali prezesa PiS o sprawę Wojciechowskiego. Ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, stwierdził Kaczyński. Dodał, że Wojciechowski powinien swoją misję zakończyć ze względu na bardzo niefortunne wypowiedzi. Nie będę działał pod presją, skomentował następnie w programie Punkt Widzenia na antenie Polsat News Janusz Wojciechowski. Dodał, że nie odebrał telefonu. Wypowiem się na temat mojej działalności za kilka dni. Dzisiaj żadnych takich decyzji nie planuję, przekazał komisarz UE do spraw rolnictwa. Jakie są kulisy tej sprawy? Dlaczego Kaczyński chce odwołania Wojciechowskiego? Onet ustalił, co takiego stało się w PiS, że zdanie na temat polskiego komisarza, który zawsze bronił partii Kaczyńskiego, tak się zmieniło. Jak ustalił portal, otoczenie Wojciechowskiego uważa, że za słowami Kaczyńskiego stoi Mateusz Morawiecki. A konkretnie człowiek Morawieckiego Maciej Golubiewski, który w ostatnich latach był szefem gabinetu komisarza Wojciechowskiego w Brukseli. Źródła Onetu mówią, że Golubiewski wiele razy wsadzał Wojciechowskiego na minę w Komisji Europejskiej. Gdy Morawiecki przestał być premierem, Wojciechowski pozbył się Golubiewskiego. Personalna zemsta człowieka Morawieckiego, a nie żadne strajki rolników. Oto przyczyna decyzji Kaczyńskiego, mówili Onetowi ludzie Wojciechowskiego. Janusz Wojciechowski ma teraz zamiar porozmawiać z Kaczyńskim o swojej wersji wydarzeń. Próbują zrobić z niego kozła ofiarnego, choć zawsze reprezentował i wypełniał w Brukseli linię rządu, powiedzieli Onetowi ludzie Wojciechowskiego.